Cześć Paulo, z tej strony witam was w kolejnym materiale z Dying Light 2. Ciąg dalszy zadania Weronika. Musimy otworzyć te drzwi. Przywróć zasilanie w bloku C. Dobrze, rozejrzyjmy się. Co my tu mamy? Zobaczmy, sprawdź. Musimy jakoś otworzyć te drzwi. Może z drugiej strony. Co masz na myśli, Aiden? Jak ja to wezmę, co się stanie? Będę mógł gdzieś to zabrać ze sobą? 19 metrów. Coś jest u góry, zobaczmy, czy mogę tutaj przejść. Nie. Puść przewód. Przewód nas trzymał w tym momencie. Trochę tu ciasnawo. Ciasnawo. Na szczęście Aiden nie ma klaustrofobii, ale zastanawiam się, czy... Dobra, zejdźmy tutaj. Czy podłoga jest pod napięciem? Chyba nie. Dobrze, standardowo zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj rzeczy. Pozbierajmy wszystko. Standardowe rzeczy, apteczka, spodnie, ubiór. Tu co mamy? Pewnie elektronikę. Tak jest. Jeszcze wam jedną rzecz chciałbym pokazać. Plecak. Ile w tym momencie mamy pieniędzy? Za to wszystko szacowana wartość to 3520 monet. Zobaczmy, ile uzbieram, jak będę wszystko sprawdzał dokładnie i zbierał. Wtedy będziemy mieli ładnie czarno na białym, co ile jest warte i ile można zarobić na przeszukiwaniu dokładnym wszystkich znajdziek. A nawet nie zwróciłem uwagi, czy tam były też papierosy. Jeszcze raz sobie szybko zerknę. Tak jest. No już mamy 35800, tak? Czyli ta sama wartość. 35800. Włącz. Pełno zarażonych. Co teraz? Tutaj drzwi muszę otworzyć. Tu jest prąd. Dobra, kabel pójdzie na pewno tędy. Teraz tu sprawdźmy. Teraz po prostu podepnę ten kabel. Może zadziała. Może, tak, ale czy my to otworzymy? Nie w tym momencie. Musimy przejść dookoła. A co za tym idzie? Weronika, jak się trzymasz? Chcę tylko dostać się do bazy i wydostać stąd. Świetnie ci idzie. Mów do mnie. Dlaczego tak naprawdę mi pomagasz? Sporo ryzykujesz. Obiecałam, że pomogę, prawda? Dobra, rozumiem. Trzymaj się. Przyjdę najszybciej, jak mogę. Dzięki. Dokładnie. tysięcy. Czyli idzie do góry, idzie. Pomału, pomału, ale idzie. Kolejna sprawa, czy są tu jakieś... notatki, znajdźki. Tutaj nie mogę w tym momencie przejść. A tutaj? Już lepiej. Czy tu mam jakieś zasilanie? Tu może muszę poprowadzić kabel. Tu nie otworzymy. Tutaj nie przyjdziemy. Szyb. Wszystko pozamykane. Czyli pewnie, żeby się dostać tutaj, to musimy przyjść dookoła. Dobra, wszystko zebrane. Idźmy dalej. A jednak nie mogę przejść. Kurde, co jest? To musimy szukać gdzieś, żeby... O, dobra, do góry. Okej, Aiden, czyli musimy iść tędy. Fajnie to pomyśleli. Teraz pytanie, którędy? Tutaj nie, tutaj tak samo, nie? Czyli tędy, nie?
spadnę? Nie spadnę. No jeden idź. Gdzie nas to zaprowadzi? Do jakiego pomieszczenia, do którego my nie mogli teraz wejść? O kurde, tutaj. Aha, rozumiem. Rozumiem, czyli w tym momencie jak sobie to odblokujemy, to się pootwierają nam drzwi, ale co za tym idzie? Pewnie zombiaki też wyjdą. Ciekawe jak Weronika sobie poradzi z nimi, czy ja będę musiał ją ochraniać? Pewnie tak. Sprytnie. Obszedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika? Idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. Panie pierwsze. Główny komputer jest tam. Może dowiesz się, co kombinuje Waltz. Nareszcie. Czy to cokolwiek zmieni? Tu i teraz? Wszystko. Może znajdę... coś, co straciłem. Bez tego... nie wiem. Czego nie wiesz? No... nie wiem, kim jestem. Jesteśmy innymi ludźmi, niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się... zagubiliśmy. No na pewno, tylko... pani jeszcze poczeka, bo chciałbym sprawdzić. Patrzcie, tutaj jest przejście. Ale czy coś mi to dało? No pewnie. Albo i nie. Jeszcze raz tylko zerknę, czy mam możliwość gdzieś przejścia. Weronika poczeka na nas. Nie obrazi się chyba. Jestem ciekawy, gdzie mnie to zaprowadzi. Ile tu jest skrytek, ile tu jest miejsc. Nie chcę wpaść do kibla, bo jakby nie było wyjścia, to by było źle. Czyli mogłem iść normalnie. To jest pozamykane. To tutaj. Dobra, już. Tylko... dobra, musimy pogadać, nic nie zrobimy. Znów zamknięte. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy. I znowu wracamy. Co to miało być? Aiden, udało się. Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś. No i pięknie się nam odblokowało w stronę zombiaczków. Mi to nie przeszkadza. Czego nie ma, no. Nie chciałbym pominąć jakiejś notatki. Bo nie chcę mi się później tutaj wracać, tędy. Ominiemy zombiaki, czy będzie konfrontacja z nimi? Wydaje mi się, że... Weronika coś przed nami ukrywa, ale to jest mało istotne. Róbmy swoje, bo mi się bardzo przyjemnie gra. I mamy... 5. poziom zarażonych. Ilu ich jest? Czy ja mogę stąd użyć broni? Zaraz zobaczmy. Nie. Aiden musi jednak stanąć na nogi, żeby coś użyć.
Dobra, niech podziałamy trochę tym. Ostrzem. Ktoś jeszcze został? Na pewno apteczka do otwarcia. Mamy tutaj i mamy tu nie bez przyczyny. Co tam będzie? Tu jest coś kolejnego, ale gdzie? Za ścianą? Najwidoczniej. No, wszystko zjedli z lutówki, nieładnie. No i bym ominął skrzynię, gdybym nie rozglądnął się. Ale tych skrzyń tutaj jest. Wow, masakra, naprawdę mnóstwo. Dobra, podejdźmy. Aha, nie mogę podejść. I tak, muszę otworzyć to. No, jeden z bucika. Tak jest. Doktor Weronika Ryan, kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z GRE, taki szuj! To chyba biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobieto. Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne, pracowała tu jeszcze jedna Weronika Ryan. Kierowniczka z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Wolcem? Z Wolcem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci. Mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Te wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa? Mieliśmy kurwa po 5 lat. Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. GRE, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. A... ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Mój syn był tu ze mną. Paul też miał wtedy 5 lat. Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam, już go nie było. A zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Skąd mogłaś wiedzieć? No tak. Każdy ma jakieś opowieści z przeszłości. Skupmy się na tym, co dalej. Dobrze. Chodźmy. O proszę. Przedmiot kolekcjonerski. Znowu bardzo dużo informacji. Znowu bardzo dużo informacji mi się dowiedzieli. Podoba mi się to wszystko. Jak ten wirus się zmieniał, co tutaj ludzie robili. Fajnie to zrobili. Gdzie teraz?
Czy ja tu byłem? Chyba tak. Czyli to się wszystko pootwierało. Tak, dobra, z powrotem. Tu my byli. To co? Wchodzimy? Obyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. No zobaczymy, czy będzie działało i czy nie zostały wyczyszczone. Co jest? Cholera, nie wiem. Spróbuj znowu. Nic z tego. Jebać, to idę. Nie czekaj! Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. Zaczynamy. Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Inicjowanie procedury dekontaminacji. Procedura dekontaminacji nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Zachowaj spokój. Zachowaj spokój, teraz umrzesz. Nie dam rady. Zrób coś! Myślę. Myśl szybciej! Blokery! Mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz, gdzie mam szukać? Sterownia. Może tam je trzymali. Idź, znajdź sterownię. Kontrola dekontaminacji przygotowana. Idź na górę. Szybko. Sterownia! Na górze! Już. Którędy, tędy idźmy. Mam 57 sekund, jeszcze tylko notatki, czyli tutaj czasem czegoś nie ma. Mamy czas, dążymy. Tutaj. Gdzie teraz? Dobrze, czy on doskoczy mi, Aiden? A jednak nie. Teraz pytanie. Otwieraj. Wiem, chyba wiem. Znalazłem. Świetnie. Teraz najlepsze. Aiden, wszystko gra? Tak, użyłem blokera. Zdrowy chłopak, jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Szlak, zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Wpisz Mia. Kto to? Moja siostra. Kolejny obiekt badań Waltza. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe! Mogę zajrzeć do komputera ja? To sprawdź mnie, Aiden. Co, wymazał dane? Aiden... Jest jeden wpis... Wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell. Tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jedyny wpis
Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Co to oznacza? Aiden? Wszystko gra? Tak, chyba tak. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Dobra, Waltza sprawdźmy. Waltza. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Jest coś jeszcze. Środek testowano także na zarażonych. W innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto. Tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana... 11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X-10. Jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Uwaga, intruz. Uwaga, intruz. Kto to? Zarażeni? Muszą się gdzieś tu ukrywać. Ach, renegaci. Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. No pewnie. Kurde, skąd oni się wzięli? Naprawdę sporo ich. Dobra, po cichu, co? Jeden. Drugi. Trzeci. Chciałem go wziąć i wyeliminować od tyłu, ale nie udało mi się, no nic. Co my tu mamy? Przeszukajmy bandziorów i idźmy dalej. A, była włócznia, mogłem to użyć. Ale rzeczy, ale mamy rzeczy, wow. Jak mój ekwipunek? 22. Granat się przyda. No i w sumie co my się dowiedzieli? No ciekawe rzeczy, ale nic konkretnego tak naprawdę. O Mii, ani o Aidenie, ani o Waltzie. Masz więcej pieniędzy? Co, pewnie na górę? Co tu jeszcze jest? Jakaś broń. Na dole się coś świeci. Tu jeszcze jest ile rzeczy. Na górze my byli, tak? Byli my. Coś jeszcze tutaj nas ominęło? Weź tą broń, bo mnie denerwuje, jak tu miga. No właśnie, na stole jeszcze popatrzmy. O, nie mogę podnieść. Granat samoróbka.
Dobrze, chyba wszystko tutaj my zebrali. Wróćmy z powrotem do... Co to była za broń? Jeszcze przeczytam tylko, bo jak była... Ekwipułki i zeski, dobra. Nie potrzeba nam tego. Weronika? Wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie, musisz ostrzec Franka. Dobrze, zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Jak mam ich ostrzec? Nie mogę wysłać komunikatu alarmowego. Postaram się ostrzec, kogo się da. A kurwa! Kurwa, otwieraj to! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. Tak, już otwieramy, już im otwieramy, bo ja nie mam co robić. Gdzie mam wejść? Co mnie tutaj dzieli? W sumie nic mnie nie dzieli. Czekaj tam, Weronika, nie bój się, zaraz ci pomogę. Spróbujmy tu. Kurde, kolejni. Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwaj się na pół! Rozdobię się! Moje plaka! Dobra, panowie! Aiden! Jestem uwięziona! Już, spokojnie! Wytrzymaj! Ktoś jeszcze? Dziewczyny? Bo ta kusza jest naprawdę nieziemska, kosmiczna po prostu. Stworzona przez... ekwipunek jest pełny. Czyli nie mogę zabrać żadnego stroju, tak? Na takie akcje trzeba wybierać się naprawdę... z opróżnionym ekwipunkiem. Którędy teraz? Weronika? Chyba mamy spokój, ale musimy ruszać! Weronika? Co, ktoś ją porwał, czy co? Jesteś tam? Gdzie ona się znajduje? Zaktualizowano cel. Znajdź Weronikę. Może jest tutaj, za tymi drzwiami. Weronika? Odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra. Gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. To jej radio. Zabij ją. Słyszeliście, Szefa? Idziemy. Waltz. Tędy. Cholera! Akcja, akcja pełną gębą. Aiden, Waltz jest tutaj. Niedługo mnie znajdą. Pośpiesz się, Aiden. Proszę. Ktoś tam jest! Weronika, trzymaj się. Dobrze, do góry, tak? Co na drugą stronę? Damy radę przeskoczyć? A lepiej może tutaj. Którędy i gdzie? Wejdź wyżej, Aiden. Otwieraj tą windę. Zaraz coś na nas wyskoczy. Jak? Bumcy. Weronika, powiedz coś. Wytrzymaj, Weronika. Już idę. Z powrotem rzeczy się zrespawnowały. Dobra.
klucz? Gdzie jest klucz? Biegnij! Waltz! Dobra, spadamy! Kurwa, Weronika! Uciekaj! A co mam zrobić? Chcesz uciekać? Uciekamy przed Waltzem już drugi raz! Samą drogą, którą my tutaj szli. Jak 2 kilometry. Już tu jest. Uciekaj, Aiden, uciekaj. Weronika, uciekaj! Kurde! Daj mi ten jebany klucz! Dawaj mi go! Dobrze, oślep go, oślep go! Po co ci ten klucz, Fiucie? Co zrobiłeś z Miją? Biedny chłopaczek. Coś ty zrobił z moją siostrą! Nie! Zabiję! Super! Super ekstra! Szybko tu pokonać, może tak? Unik! Ależ on jest szybki teraz! Zabijesz, Aiden! Nie, ta broń chyba jest lepsza niż kusza w tym momencie. Tarką V nie działa na niego? W tym momencie chyba nie. Musimy się chronić. Czemu mu tego życia nie zabiera? Ty dziadu, ty! Czekaj, schowaj się! Aby miał nas uderzyć czymś. Ale pięknie oberwał! Co, furia Aidena, tak? Powinieneś był zdechnąć lata temu! Niedobrze. Aiden? Trzymaj się! Będzie dobrze! Tylko wytrzymaj! Aiden? Spokojnie, Aiden! Spokojnie! Aiden! Nie! Kurde, chyba my ją zabili. Weronika? O mój Boże! Nie! Waltz! Coś ty mi zrobił! Pokazałem ci prawdę. Co? Już za późno. Co jest grane? Aiden! Aiden, gdzie jesteś? Aiden! Aiden!
Mam tu sygnał! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! Ale zwrot akcji. Aiden, zostań ze mną. Walt ma klucz, Lauhan. Kurwa, ciężki jesteś. Ach, już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lauhan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale... Wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc... Chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lauhan. Ja... No co? Ja... Zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniał się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. Eksperymenty Wolca zmieniły mnie w potwora. To byłem ja. Eksperyment Wolca wtedy w szpitalu. W bazie Gierę nie było nic na temat Mii. Ale było sporo o tym, co... Podawał nam Waltz. Na mnie miało największy wpływ. Waltz powiedział, że Miha nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie. Dla wszystkich. A jeśli cię okłamał? I Miha żyje? A nawet jeśli nie? Nie zabiłeś Weroniki, Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam. Nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Ma to sens. Pomogę ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. Nie zwalnia akcja ani na moment. O Boże. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lauhan, nie kontroluję tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Jack Matt cię szuka. Ponoć jest jakiś sposób, żeby dostać się do twierdzy. Idź na statek. Tam poznasz szczegóły. Ja pójdę do Rybiego Oka. Zajrzę do rannych. I do Franka. Poszedł ostrzec ludzi, zanim doszło do ataku. Podobno jest ciężko ranny. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj. Wiem, że to nie ty to zrobiłeś. Ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. Zamach. Spotkaj się z Mattem w siedzibie SP. No to zadanie było naprawdę mocne. Dobra. To kolejne zadanie, zamach, zrobimy sobie w następnym materiale. Zostawcie suba. A my widzimy się jak co w następnych materiałach. Do usłyszenia. Cześć!